Tak oto się prezentują moje śledzie, słuchajcie, z suszonymi śliwkami, z ogórkiem kiszonym, smakują genialnie. Witam serdecznie, dziś zrobimy sobie kolejny przepis na śledzie. Tym razem takie śledzie, które zrobicie spokojnie tydzień przed świętami i otworzycie słoik i macie po prostu genialne śledzie w oleju. Ale to nie będzie kolejny tradycyjny przepis. Nie, to przepis będzie troszeczkę inny, ale warto zobaczyć. Poczekajcie, jest naprawdę świetny. Co potrzebujemy? Ja tutaj mam 6 filetów śledzi. One już są odmoczone, czyli nie są tak mocno słone. Ale do tych śledzi za chwileczkę wrócimy. Potrzebujemy na początek cebulę. 2 cebule, takie średnie. Słuchajcie, jest wycięta tutaj ta piętka korzeniowa. Ona jest bardzo twarda. I ją wytnijcie, żeby to się przyjemnie później jadło. Musimy to pociąć w piórka. Jak najdrobniejsze. Ok. Słuchajcie, i od razu, bo to będzie najdłużej trwała ta cała robota, przekładamy na sitko cebulę. I cebulę idziemy teraz przelać wrzącą wodą. Taką prosto z czajnika, gorącą. Później można przelać zimną, żeby szybciej ostygła. I wracamy tutaj i robimy już dalej, tak? To ja idę tylko to sobie przelać gorącą wodą. Momencik. Teraz weźmiemy sobie miskę. Słuchajcie. I zabieramy się do dalszej części. Co potrzebujemy? Potrzebujemy ogórki kiszone. Słuchajcie, potrzebujemy ich, no ja ich mam tutaj 6 sztuk i tyle mi wystarczy. Można więcej, jeśli ktoś lubi, oczywiście jak najbardziej. I kroimy je, ja je kroję po prostu w takie krążki. I to wystarczy, ale można w kostkę, jak to chce. Ja wolę takie krążki, bo wtedy z tym śledziem można to nabić na widelec i sobie razem to zjeść. Przepis jest naprawdę ekspresowy, a macie już jedną potrawę z głowy na Wigilię. Jak to się mówi, no czy na Sylwestra, do kielicha, no jak tam chcecie. Naprawdę śledzie są fajne, więc pasują do wszystkiego. Zresztą wy to wiecie, tak samo jak ja to wiem. Słuchajcie, śliwki, garść śliwek. Pokroić je w jakieś tam paseczki. Każdą, no powiedzmy na 2-3 razy, zależy jakie są duże. Słodkie smaki, kwaśne smaki, to wszystko później fajnie razem się łączy. Możecie już teraz sobie zrobić na próbę przed świętami. Gwarantuję, że to naprawdę jest świetne. A czekajcie, będzie jeszcze jeden fajny składnik. Bardzo aromatyczny, do śledzi właśnie jest idealny. Ok, dokładamy tutaj do ogórku. Dobra, kolejny składnik. Słuchajcie, kolejnym składnikiem, to jest ten główny składnik, są śledzie. Śledzie, patrzcie, są piękne, jędrne. Na pewno nie solimy, słuchajcie, bo soli to one mają wystarczająco dużo w sobie. Choć nie są już mocno słone, są odmoczone, ale warto sprawdzić. Uwielbiam. Słuchajcie, pieprz. Najlepiej taki grubo mielony. Macie moździerz albo coś, to można w moździerze. Ja kupię sobie takie młynki, sobie kupuję. One są nic nie warte. Ale jakoś jeszcze nie kupiłem nic konkretniejszego. Pieprz mam tutaj kolorowy. I teraz składnik, którego niektórzy znają, niektórzy będą pierwszy raz o tym słyszeli. Tak to wygląda. To jest owoc kopru włoskiego. Oczywiście ja nie znalazłem tego owocu kopru włoskiego w Polsce jako taką przyprawy, ale teraz wam pokażę. Ale znalazłem to. Dokładnie znalazłem herbatę ekologiczną. Produkt z certyfikatem ekologicznym i tak dalej. I to jest owoc kopru włoskiego. No to tak genialnie pachnie, że po prostu masakra.
warto to sobie po prostu kupić i zobaczyć, jak to pachnie. Jeżeli Wam ten aromat będzie pasował, to dodajcie tych śledzi koniecznie. Jeżeli nie, nie musicie, absolutnie. I teraz tak tylko trochę posypię na te śledzie. Naprawdę niedużo, bo to jest naprawdę bardzo, bardzo esencjonalne. Ok, wystarczy. Można to sobie rozgnieść w moździerzu też, żeby to było bardziej takie, wiecie, miało bardziej strukturę taką drobną. Mi to tam nie przeszkadza. Dobra, i jedziemy. Można to trochę sobie powciskać, te wszystkie przyprawy i ten pieprz. I tak się za chwilę wszystko wymiesza w słoiku, także raczej w misce. Także to i tak spadnie, ja Wam tylko pokazuję mniej więcej, ile by tego trzeba było dać, żeby ktoś tego nie nasypał dwie łyżki, bo to będzie przesada. I teraz kroimy sobie te śledzie tak, jak każdy w domu lubi. Mniejsze, większe kawałki. No ja tak kroję, powiedzmy, po 2 cm. Żeby na tym widelcu coś po prostu było, nie? 2, 3, no jak się uda. No i siup z tym do miski. Posłuchajcie, od razu w tym momencie przyniosłem tutaj tą cebulę, słuchajcie, ona już jest, już nie jest taka surowa, nie jest taka ostra. Wrzucam ją tutaj do tych śledzi. Tej cebuli musi być dosyć dużo, jak robiliście kiedyś śledzie w oleju, to wiecie, że tej cebuli musi być dużo, ale musi ona być przelana wodą. Teraz można jeszcze z aromatami sobie pokombinować, można dodać sobie czosnek, czy jakieś goździki, czy jakiś anyż, czy cokolwiek innego, ale ja zrobiłem to w takiej wersji właśnie z tym owocem kopru włoskiego, że on jest tak aromatyczny, że ja już bym tu nic więcej nie dodawał. No zalewam to olejem. I teraz tak. Ilu Polaków, tylu znawców olei. Ja nie będę mówił, który lepszy, który gorszy. Dodajcie sobie taki olej, jak Wam pasuje. Nie chcę tutaj na kanale po prostu rozstrzygać, jaki, który, co, z czego, bo to nie ma sensu. Coś tego oleju jeszcze doleję, to jest tylko taki, wiecie, początek. Początek początku. I teraz, w tym momencie, tego nie trzeba wcale dużo mieszać, ani nic. Można jeszcze trochę dodać pieprzu, bo ten pieprz to jest dosyć taki, wiecie, istotny. Soli, jak mówię, nie dodaję, ogórki są kiszone, śledzie są solone. Ja już tutaj nic nie dodaję takiego. Dobra. I teraz słoiki. Mam 2 słoiki, elegancko umyte. No i co? I nakładam po prostu nasze śledzie, słuchajcie. Nasze, wasze, moje. To jeszcze oczywiście będzie zalane oliwą. Okej. Słuchajcie, co nie wyszło, to ja sobie zaraz zjem, bo ja to uwielbiam, te śledzie, mógł jeść na okrągło. No jak jest grudzień, to już się cieszę, bo ja dla Was robię te sałatki. I przez cały grudzień to tak się najem tych śledzi, że ja pierniczę, naprawdę. Dobra. Układam. Elegancka sprawa, super. Jeszcze warto, słuchajcie, te ogórki i te śliwki powybierać. No i posłuchajcie. Dolewamy tutaj, jak już mamy poukładane, ja tam trochę sobie już podjadłem w międzyczasie. Dolewamy oliwę. Czekamy, aż to wszystko tam wejdzie do środka. Słuchajcie, takie śledzie, bo ja mam akurat 2 małe słoiczki. Lepiej robić w takim większym słoiku. No wtedy macie mniejszy problem, bo macie to w jednym słoiku, a nie w 2 i to nie musicie do samej góry 2 zalewać, tylko jednego zalejecie. Ale ja mam takie fajne słoiczki, one fajnie wyglądają. Chciałem je wykorzystać w jakiś fajny sposób. No to sobie zrobiłem w 2 takich małych i mam. Ale spokojnie, można to zrobić w takim litrowym słoiku i jest ok. Dobra, jeszcze chwilę poczekam, aż to wszystko tutaj wleci, gdzie by miało wlecieć. No i zobaczcie. Tak oto się prezentują moje śledzie, słuchajcie, z suszonymi śliwkami, z ogórkiem kiszonym. Smakują genialnie. No skąd wiem? Stąd wiem, że wszystko mi nie wyszło właśnie do słoików, do tych 2 małych. Użyjcie sobie większych słoików, nie tak jak ja. I sobie tutaj wyjadłem już wszystkie śledzie, zostały mi jeszcze śliwki. Zostały mi śliwki, ogórki i ta cebula, która jest przelana wrzątkiem, dlatego ona jest taka pyszna.
Jeszcze tu porwę z góry jednego śledzia, tak na szybko, bo to jest mega. Słuchajcie, przepis gorąco polecam, jest świetny. Mówię, zróbcie sobie z tydzień czasu wcześniej. Niech to się porządnie przygryzie. Niech te, wiecie, owoce kopru włoskiego też tam dadzą tego kopa. Będziecie mega zadowoleni. Słuchajcie, i macie jedną potrawę, tak jak mówiłem, już na Wigilię gotową. Tylko sobie otwieracie słoiczek i ekstra. Słuchajcie, tych przepisów będzie więcej. Zapraszam Was do następnych. Pozdrawiam i do zobaczenia.